gościem jest grupa artystyczna Agat. Oto są wolontariusze wzruszenia, których za chwilę usłyszycie. Wybiegła godzina 8, a my o 8 zawsze kończyliśmy, ale żeby to był nietypowy wieczór, to taka propozycja, że my mamy u nas, nie mamy jednego gościa, mamy czworo gości, w związku z czym proponuję taki szybki slam wśród gości. Maciek zaproszony. I zaczniemy od Darka, bo w końcu był ostatni. A co masz na myśli slam? Chcę będziemy teraz zrobić między sobą? Nie, po prostu zrobimy. Każdy z nas przeczyta po jednym wierszu jeszcze. I wciągniemy w to publiczność. To znaczy publiczność będzie. Nie, ty zaczynasz. Byłeś ostatni. A co robi publiczność wtedy? Bije brawo. A może publiczność ma jakiś wiersz do przeczytania dla nas? Nie. Albo ma jakieś pytanie. Albo jakieś pytanie. Ja już jest tak. Nie wybaczymy. Ja ci nie wybaczę, bo piszesz wiersz, a nie wybaczę. Będę słyszeć to. Mnóstwo osób, które piszą. Miałem nie przeczytać, ale więcej wierszy na pamięć nie znam, więc przeczytam nam wiersz biało-czerwony. Tylko muszę się jeszcze nauczyć. Biało-czerwona. Krew i woda. Ile krwi, tyle wody. Porówny. Wodą, mlekiem lub srebrnem, srebrem płynąca nad krwią, z ekstraordynaryjnego karmazynu polskich czerwców, w pospolitą czerwień, karmin. Czerwień w różnych odcieniach, ohydnie czerwona, wstydliwie, heroicznie. Czy robotników, czy bohaterów? I robotników, i bohaterów. Ile ognia, zapałów, pożarów, krwi, walki, obrony, odwagi i waleczności bohaterów? A ile krwi tchórzy i zdrajców? Biel od orła piór z przestworzy błękitno-białych? Czy od srebra szlachetnego, co dobrze nam przewodzi? Od wody? Ile od wody czystej, życiodajnej, a ile od ognistej, sarmackiej? Ile wody przelanej, niepokalanej, a ile krwi przelanej? Ile lanej wody złotoustych, biała czystość niewinnych serc, czerwona krew odwagi, ścisłe pasy, białe na czerwonym wypływa, byle nie mieszać, by nie wyszedł róż cukierkowy w pastelach wyblaknięć. Nieustanną walkę bieli i czerwieni widać w naszej flagi łopocie. Teraz pójdę do publiczności. Masz teniska coś? Dawaj, bo mam nagrodę. Ale to nie mam, no to tyle. Zaskoczyłaś mnie teraz bardzo. Doczytane są w tomiku są moje wiersze. Wnioski grupy literackiej. Może Darek powiedz, który wiesz mam przeczytać. Tak przeczytam, Darek mi wybierze. O Boże. No ja 90 chyba strona. Tak się wybierze. Która? 90 chyba strona się zaczynają, mi się wydaje. No, mogą się zaczynać. Bo się nie przygotowałam, to mnie. Nie, to grzech.
Grzech pamiętam. O jedne, dawno nie czytałam przed tą publicznością wiersza, no dobrze. I co to za Grzech. Samotności strumień płynie, rzeźbiąc kolejny pod zwierciadłem duszy. Zamarły anioły, ustało bicie serca. Milczące dzwony nie rozerwą tej ciszy. W Edenie do końca świata nie zabraknie jabłek. No ja niestety, ale nie mam jeszcze tomiku, także nie zabrałam ze sobą, ale w ostatniej antologii, tylko że klimat dzisiaj jest tutaj wyjątkowy, taki liryczny, poważny, a ja troszeczkę może erotycznie zabiję. Nareszcie. Jest właśnie. Chcę powiększyć. Jest. Głosy nocy. Ubrałam koronkową koszulkę. Dotyk trącił majestatycznym chcem. W kryzie koronek spocony kark. Spojrzenie i widok rozchylonych wart. Sunęły rubieżnym pożądaniem. Słowa niepotrzebne, wyłuskane piersi płynęły od pocałunków. Szum drzew za oknem bezszelestnie na zwiat liście wysłał. Kocham, kocham, szalenie brzmiało. Tempo umiarkowane, nam wciąż było mało. Bez słów dotykanie, uda na oścież. Język, ogień, chłód, drżenie, uskrzyklenie, kwilenie, nieskończoność, krzyk. A noc udawała, głosów nie słyszała. Chciałem nadmienić, że Wasza jest naszym kolejnym gościem 20 września, bo we wakacje nas nie ma. 20 września będziemy gościć w Wasie Klęce. Dziękuję bardzo. Andrzejko, coś przeczytasz? Nie za bardzo mam głos do czytania poezji. Ja raczej w swojej działalności zajmuję się promowaniem poezji. Zresztą Zbyszek... Dobrze usiadłam. Zbyszek był z Madzią na naszej imprezie we Wrocławku. Właściwie to w agrofarmie Gołaszewo. No, nie opowiadaj za dużo. Nie. Chodzi o to, że wszyscy, którzy piszą i są zainteresowani promowaniem poezji poprzez śpiewanie, zawsze są mile widziani, zapraszani na nasze imprezy. Masz swoją nagrodę i nie gadaj więcej. Nie? Małgosiu, co masz dla mnie? No tak ogólnie rzecz biorąc, nic nie mam dla was. Oprócz tego, że przyszłam tutaj z wielką przyjemnością i z nadzieją, które się po prostu spełniło. Pięknego takiego wieczoru i poznania was bliżej. Następnym razem może się poprawię i coś w zanadrzu przyniosę. A tu w zanadrzu nie masz? Tu w zanadrzu nie masz. Też nie masz. Nie mam. Ale dziękuję wam bardzo, bo pięknie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami. Proszę, Aniu. Ja dziękuję za piękny wieczór. Miło było was słuchać, całej piątki. No i cóż, moje okulary są tylko do widzenia. Nie, to wymaga specjalnych okularów, także dziękuję bardzo za tę możliwość. Dzisiejszy wieczór powinien w całości należeć do was. No dobra, to robiłaś na nagrodę. Myślę, że to są te wszystkie takie wymijające odpowiedzi spisywać, żeby to stosować w życiu. Niby tak grzecznie, kulturalnie, ale... Jurku?
Proszę, twoje 5 minut. Ja mi się właśnie bardzo podobała ta formuła dzisiejszego spotkania, bo właśnie bez wyrazy, pasja i inne. I po prostu chciałem się zapytać tylko o to słowo agat. Czy to jest od jakichś imion poetów, czy tylko taki sam wyraz? Ja ci powiem, że... Znaczy się, ja ci tylko powiem, że roboczy tytuł naszego spotkania miał być Agacie przybywaj. Znaczy się, Agat to była wymyślona nazwa z Beatką wspólnie. Ona rozwinęła tą nazwę. Miał być kamień szlachetny. I że kamień szlachetny to Agat, to tak to powstało. Natomiast Beatka rozwinęła tą nazwę w ten sposób, że to jest artystyczna grupa Atelier Toruń. I to jest jej pomysł. Twoja nagroda. No witam serdecznie, dawno nie widziałem. Dawno nie byłam, ale bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bo tutaj i piękna atmosfera, i piękna muzyka, i piękne tej głosy, i piękna poezja, także bardzo na duszę. Dziękuję. Dziękujemy również, twoja nagroda. Mariuszku. Mnie nie. Przepraszam, Ewunia jeszcze. Teraz się zaczniesz. Ja nic nie przedstawię swojego, ponieważ nie piszę. Ja jestem tylko skromnym odbiorcą waszej twórczości i ponieważ się dorwałam do tego urządzenia, to... To może był błąd. Chciałabym właśnie przekazać parę takich moich odczuć. Otóż pierwszy raz pojawiłam się tutaj na spotkaniu z wami dzięki Zbyszkowi, ponieważ kiedyś go olśniło, ażeby na swoje spotkanie autorskie zaprosić koleżanki z sekretariatu, które go zapewne gościły kawą. I tak się nam odwdzięczył za to goszczenie. A później to już tak poszło. I teraz sobie faktycznie nie wyobrażam miesiąca, żeby nie przyjechać tu i nie posłuchać tych, których naprawdę bardzo, bardzo podziwiam. Ja zawsze podziwiam tych, którzy posiadają umiejętności, których ja nie posiadam. A wy potraficie przepięknie pisać. Zaczęło się od poezji Zbyszka, bo no, pierwsze było spotkanie autorskie. Poznałam Magdę, no i nie jedną godzinę spędziłam w nocy czytając jej wiersze, wertując profile na Facebooku. Później tu, kiedy przyjechałam, poznałam Beatę również. No i co ciekawe, najbliżej miałam Dariusza, najprędzej miałam jego książki, jego tomiki poezji, a najpóźniej do nich zajrzałam. Ale myślę, że akurat kolega Dariusz mi to wybaczy, bo to była taka wisienka na torcie. Każdy z was pisze inaczej, ale bardzo, bardzo trafia to do mojego serca, bardzo mi to odpowiada, bardzo mi się to podoba. I kiedy mam taki dołek, no to zerkam. Niektórzy nawet twierdzą, że powinnam częściej na takich spotkaniach bywać, ponieważ mam dosyć ciężki charakter, a po takich spotkaniach jestem wyjątkowo łagodna. Nie, panie dyrektorze? Nie wypada, witam. Zarobiłeś na nagrodę, proszę. Teraz tak, Darkowi zapomniałem nagrody wręczyć, a my zawsze na koniec wręczamy plakaty. Dzisiaj są 4 małe, bo budżet. W związku z czym, Darku, twoja nagroda został. Beatko, poprosimy o wiersz. To może z tego tomiku poświęconego Halinie Poświatowskiej. Przyjacielu, nie kochaj mnie. Polub za to ujmująco. Zachwyć się wierszami. Spotkajmy się tam w okamgnieniu. Weź mnie na tańce. Nie zazdrość pocałunków nie twoich.
Baw się życiem ze mną i śmiej. Śmiejmy się głośno, prawdziwie. I kochaj mnie, przyjacielem mi bądź. Wystarczy, że oni kochają mnie. Podaj ramię, zdyszamy. Usłyszmy razem świat. Zapatrzmy się w siebie. I wyznam, nie umiem oddychać bez ciebie, przyjacielu.